Dobra, siemanko, jeszcze jeden filmik. Aktualnie jesteśmy po wczoraj, zrobiliśmy z Madzią taki detoksik na soku z selera z dodatkiem cytryny, też limonki. I też piliśmy wodę z cytryną, z jaką troszkę tam było może soczku z grejpfruta, ale ogólnie przeważał sok selerowy z tam na przykład dodatkiem cytryny. Głównie właśnie taki, w sumie tylko taki, czy tam limonki. I powiem wam, jakie są efekty tego. Niesamowity detoks układu pokarmowego. Niesamowite, ogólnie polecam pić seler. Jem tutaj seler, piję seler odkąd przyleciałem na Teneryfę, nie na Teneryfę, tylko na Islandię. Odkąd tu jestem, to za ileś dni zacząłem codziennie spożywać seler naciowy w różnej postaci, czy to sok, czy to jeść, czy sok i jeść, bo można i to, bogaty myśli i to, także mega polecam ogólnie seler w jakiejkolwiek postaci. Dowiedziałem się też od znajomej, że seler jest ziołem, także powiedzmy, że wczoraj zrobiliśmy detoks głównie na soku z zioła i nie, naprawdę niesamowity detoks, mega klarowność snów tej nocy. Zeszło też troszkę z jelit, także mega fajnie, naprawdę świetna rzecz, jeżeli ktoś chce sobie zrobić taki jeden dzień, chociaż w tygodniu kiedyś, na soku z selera. Polecam bardzo, sok z selera może być z dodatkiem cytryny, smakuje to jak ogórkowa. Jakby ktoś chciał może kiedyś sobie spróbować z ziemniakami zamiast gotować ogórkową. Naprawdę bardzo podobny smak, a nie używa się ogórków. I jakie są zmiany, jakie odczucia ogólnie z selera? Dużo lepsza skóra, trawienie. Wpływ, myślę, ten alkaliczny bardzo na tą kwasowość, która czasem następuje poprzez stres. Także bardzo warto. Bardzo warto wdrożyć seler na co dzień do swojego życia. W jakiejkolwiek postaci, czy to w postaci sałatek, czy to w postaci selera, łodyg z daktylami, takie batony w pewien sposób. Czy to w postaci soku, właśnie soku na czczo, polecam wypić sok na czczo jako poprawę układu pokarmowego, jego pracy. Jest to naprawdę niesamowite. 2-2-2, ale akurat, a nie, 2-2-3, zobaczyłem, światło mi zaświeciło. Dobra, także to chciałem wam przekazać, że jestem po takim detoksie z selera, głównie dzisiaj wyszliśmy z soczkami, też z sokiem z selera wyszliśmy, później dodaliśmy inne soki, za troszkę jedziemy zjeść melona. Pamiętajcie, że jeżeli wychodzicie z jakiegoś postu sokowego, warto dalej pić soki i dalej i mega się nawadniać owocami i jeść owoce właśnie i też surowe rzeczy, które przepchną ten śluz, który został zgromadzony po poście sokowym, czy to na przykład jakaś prosta sałatka typu, nie wiem, seler, sałata. Można sobie zrobić jakiś prosty dressing z, nie wiem, pomidory daktyle na przykład, pieprz cayenne albo jakiś inny. Może też po dłuższym poście sokowym może bym nie polecał pomidorów z pieprzem cayenne po czymś takim, ale ogólnie jakąś prostą sałatkę, nawet pomidor, ogórek, sałata i nie wiem, sok z cytryny i miód, coś takiego, i sobie poleć tak sałatkę. Można dać troszkę oleju z pestek dyni czy z ostropestu, jak ktoś lubi do sałatki. My akurat do sałatki wolimy z pestek dyni. I takie coś, jak jest dużo liści, jeszcze przepchnie ten śluz z jelit, także to jest niesamowite. My dzisiaj jeszcze właśnie teraz jedziemy coś melona, może później jakieś lody bananowe, także wdrażać te owoce, niech to wszystko przepycha, te jelita i super. Naprawdę też wdrożyć jakieś liście, jakieś sałatki, które fajnie pozbierają z jelit to wszystko, co oczyściliście cytrynami, selerem czy innymi rzeczami takimi bardziej wodnistymi, które bardzo dobrze ściągają śluz z jelit. I im większy porządek w jelitach, tak też mogę ocenić mega połączenie z szefem, mega dużo pomysłów też na biznesy, na różne rzeczy, także polecam bardzo, jeżeli ktoś się skupia też na finansach, oczyszczać jelita, żeby to miało fajne połączenie, bo też jak ktoś wie, jak ktoś się interesuje, to odzwierciedlenie właśnie Bóg Ojciec, Syn Boży Serce i jelita Duch Święty. Ja to postrzegam właśnie jako tą energię w jelitach, jako to połączenie, intuicję z wyższymi wiadomościami, tak, z wyższym przekazem, z wyższym połączeniem. Także mega polecam zadbać o jelita. To jest klucz w myśleniu, w pozytywnym. Lęki znikają, znika bardzo dużo rzeczy, wątpliwości. Człowiek jest odważny, radosny, ma dużo energii
i naprawdę świetnie mu się trawi różne rzeczy i przepukać takie jelita, nawet jak ktoś ma zamiar jeść później też jakieś gotowane produkty. Pamiętajcie, jak troszkę już przepukamy te jelita, to jest tam więcej przestrzeni i łatwiej się to trawi i łatwiej się to wszystko może przyswoić, ponieważ mamy jak to przyswajać. A jak są cztery procesy, właśnie trawienie, absorpcja, utylizacja i eliminacja, którą możecie sobie obczaić w książce właśnie Cud detoksykacji Roberta Morsa i lub na jego filmikach na kanale, jest to mega opcja, żeby zrozumieć, jak funkcjonuje ciało człowieka i jego procesy. Dobra, ja lecę, zrobię przestrzeń w przestrzeni dla Madzi i idę, bo już chłodno. Trzymajcie się, piąteczka. Pozdrawiam.